Szanowni Państwo, odkłamujemy mity na temat jednomandatowych okręgów wyborczych. Mit numer jeden, najbardziej popularny, najbardziej powszechny. Jednomandatowe okręgi wyborcze zabetonują polską scenę polityczną na Platformę i PiS. Bardzo często przejawiający się ten argument w różnego rodzaju dyskusjach internetowych, tak więc poproszę moich gości o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Proszę bardzo, może zaczniemy w takim razie z tej strony. No, gdyby jednomandatowe okręgi wyborcze rzeczywiście miały zabetonować scenę polityczną, no to główne partie, takie jak PiS i PO, powinny być bardzo, bardzo zainteresowane tym, żeby tą ordynację promować. A niestety tak się nie dzieje. I no, to świadczy o tym, że te partie nie szczerze mówią na temat skutków wprowadzenia JOW-ów. No, z reguły wprowadzają regulacje pod siebie, tak? Wszelkiego rodzaju regulacje, czy odnośnie ordynacji, czy regulacje odnośnie partii politycznych, i tak są wprowadzane pod nich, prawda? No dokładnie tak. Więc ciężko uwierzyć w to, że akurat jeżeli jednomandatowe okręgi wyborcze by w ten sposób skutkowały, no to nie wprowadziliby tego sami. Dokładnie tak. No, gdyby okręgi jednomandatowe miały pomóc dużym partiom, to by... To już by były wprowadzone. To już byłyby wprowadzone, a nie są wprowadzone. No, więc... Jasne. Panie Wojtku? Ja dodam jeszcze taką rzecz, że jednomandatowe okręgi wyborcze przy 460 posłach sprawią, że na jednego posła będzie przypadało około 80 tysięcy mieszkańców. To znaczy, że to będzie tak naprawdę 2-3 gminy na jednego posła, więc to będzie osoba, która będzie musiała być znana przede wszystkim lokalnie. Nie będzie już tak bardzo miało dużo znaczenia, jeżeli chodzi o medialność. Szyld partyjny też. Tak, szyld partyjny już nie będzie miał takiej... takiego znaczenia dużego. Zwróćmy uwagę, że zarówno Platforma, jak i PiS, czy każda inna partia dysponuje medialnymi nazwiskami w kilkunastu, może 20-30 sztuk, tak? Takich nazwisk medialnych, które będą mogły wpłynąć na wynik wyborów. Natomiast na pozostałe okręgi wyborcze będą to musiały być osoby, które są aktywne i działają lokalnie, i ich szyld partyjny wtedy nie będzie miał aż tak dużego znaczenia. Ja bym tylko dodał jeszcze, czy ten zarzut czasem nie jest o tyle nietrafiony, czy jak mamy w tym momencie, to znaczy co, teraz nie mamy zabetonowanej sceny politycznej? Przecież tak naprawdę i tak mamy dominację PiS-u i Platformy. Jednomandatowe okręgi wyborcze zmieniają strukturę partii politycznych, ponieważ to członkowie partii decydują o przyszłości tej partii, a nie szefowie. Szefowie partii oczywiście istnieją w jednomandatowych okręgach wyborczych, ale nie są wszechmocni i trochę inaczej tak naprawdę rozkłada się ten proces decyzyjny. Dziękuję bardzo.